No cześć. Słuchajcie, ostatnio wyszła sprawa dosyć głośna. Sprawa jest na tapecie, że tak powiem. Sprawa dotyczy Stefana Michnika. Kim był Stefan Michnik, czym się zajmował, co robił i tak dalej. Ja ten materiał wam powiem, chciałem tak szczerze mówiąc zrobić już jakiś czas temu. Wreszcie najwyższy czas, żeby ten materiał zrobić. Ktoś mówił, że powiedzieć, że sprzyja akurat okazja. Może i tak. Czas najwyższy, żeby zrobić ten materiał, który chciałem zrobić od dłuższego czasu. Akurat jest to na tapecie, no trudno. Może nawet i lepiej. Więc na początek chciałem dać tak zwany wstęp, nie? Taką niby pierwszą część. Więc proszę posłuchajcie. Stefan Michnik urodził się w 1929 roku w Drohobyczu. Matka Helena Michnik, brat Adam Michnik. To jest jakby wstęp. A teraz konkrety. Już takie bardziej. Więc słuchajcie. Stefan Michnik był aktywnym działaczem Związku Walki Młodych. W 1948 roku został sekretarzem koła Związku Młodzieży Polskiej w Elektrowni Warszawskiej 7 grudnia 1947 roku. Wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej, czyli PPR, a następnie do PZPR, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Z rekomendacji partii 28 sierpnia 1949 roku zapisał się jako ochotnik do oficerskiej szkoły prawniczej imienia Teodora Duracza w Jeleniej Górze. Był informatorem, a później rezydentem informacji wojskowej jako tajny współpracownik Kazimierczak. 27 marca 1951 roku ukończył oficerską szkołę prawniczą. Został asesorem w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie. W stopniu podporucznika w wieku 22 lat. Dwa tygodnie później skazał na dożywocie żołnierza Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Stanisława Bronarskiego. PS Mirek. Tak pokrótce chciałem, że tak powiem, zarzucić temat. Mam nadzieję, że was zainteresowałem. Ale co jest jeszcze ważne? Zauważcie, to było już wam mówię. Jest, że 28 sierpnia 1949 roku zapisał się jako ochotnik do oficerskiej szkoły prawniczej. A 27 marca 1951 ukończył oficerską szkołę prawniczą. Czyli zauważcie, 28 sierpnia 1949, a 27. Tak? Dobrze powiedziałem. 28 sierpnia, tak, 1949, a 27 marca, 27 marca 1951 już tą szkołę ukończył. Wyjątkowo szybko, nie uważacie? I w wieku 22 lat już był podporucznikiem. I 2 tygodnie później skazał człowieka. Jego kariera rozwijała się, zauważcie, błyskawicznie. Tak młody, wychodzi na to, że co, jako asesor skazywał? Nie wiem, tak można? Teraz obecny rząd, PiS, stara się tego człowieka sprowadzić do Polski. Postawić mu zarzuty. Rząd, chyba tam szwedzki sąd się nie zgadza. Czy PiS będzie miał na tyle jaja stalowe, że tak powiem, żeby go sprowadzić na siłę, bo po dobroci to się nie da. To się okaże. To tyle. W sumie chciałem powiedzieć to, co chyba najważniejsze. No, to powiedziałem. No w sumie tyle. Dziękuję. Cześć.